Halo, dostałem właśnie telefon z Klauda. Witamy serdecznie, Jacek Murański z nami. Czy mamy jakieś nowe stwierdzenie bądź pytanie do Marcina Neumana? Ale nie, no bliżej mi dajcie tą mordkę. Neumana bliżej. No, ja już mogłeś przyjechał. Mogłeś osłanić przyjechać, to byś nie musiał dzwonić. Na tą mordę szukającą rozumu. Ale to przez telefon to jest każdy odważny. Sekwenta chciał pogadać, to wziął i przyjechał. Wsiadaj w furę i przyjeżdżaj. Neumann, Marcin, ja zacznę od tego. Czy ty naprawdę wierzysz w to, że ktokolwiek jakby się ciebie bać? A czy owszem? Przyjeżdżaj. Do poprzedniego połączenia. Znaczy wiem, że zaraz wszystko będziesz wulgaryzował. Ale nie ma co pierdolić, zaraz będziesz cały czas. Ja poczekam. Przyjeżdżaj, pogadam. Neumann, zacznę od tego. Czy ty naprawdę wierzysz w to, że ktokolwiek mógłby się ciebie bać? Owszem, jak wjeżdżaliście brudni dresiarze w kilku, to i to się was przedsiębiorcy bali. Ale czy ty naprawdę tak z ręką na sercu, czy ty wierzysz w to, że jedyną osobą, która tutaj jest i która napadała na ludzi przed laty, to jesteś ty, rozumiesz? Już to piękne, że to mówisz, bo sobie zaraz ale to jesteś jedyną osobą, wyjaśnimy to, która napadała długo, na ludzi. Rozumiesz? W 2006 takim mi tam ludzie przysyłali wyrok, gdzie byłeś oprawcą tych ludzi. I następnie pan Henryk Kacprzak wraz ze swoją małżonką, którego napadałeś ty i twoi ludzie z bronią. Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Ty skurwysynu? Ty skurwysynu? Coś chcesz jeszcze odpowiedzieć? Tak, oczywiście chcę powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? To melduj, kurwa. Melduj. Oczywiście, że chcę powiedzieć. Bardzo dobrze, że tak, moja jedyna tak zwana ofiara, moja jedyna tak zwana ofiara to jest multirecydywista. Ale co ty pierdolisz, jak ja mam od wielu twoich ofiar, jak ja mam wyroki od twoich ofiar, ty kurwa synu jebany. Ty Kaniowski, słuchaj, tam się kręci. Jaki Kaniowski, kurwa, po nazwisku, to po pysku frajerze, przyjedź, to teraz w panie dostaniesz. Panie Jacku, jeżeli chodzi o ten... Co po nazwisku, co po nazwisku? Bardzo stara się... Kaniowski, czy ty kontrolujesz ten kurwa? Bo ty teraz Kaniowski wypierdoli, bo ja mi się skończy twoja przygoda, Osobnie porozmawiamy o tym na 4-godzinnym programie, jak również o tym, co opowiadasz o dzieciach, o dzieciobijcy, dzieciojebcy, czyli... Nie, nigdy nie powiedziałem dzieciojebca, powiedziałem, że jesteś dzieciobijcą, bo atakujesz dzieci, ty skurwysynu. Obrzydliwy, rozumiesz? Nie jestem z teku, wulgarności. Przejdziemy sobie, jak będziesz małpo musiała słuchać, ja będę mówił, ty będziesz słuchał. Przyjdź, ty mogłeś już dwa razy. Pierwszy raz się zesrałeś, bo na plakacie się pojawił wielki bu, a dzisiaj się znowu zesrałeś, bo ja tu jestem. No i co ty chcesz, kurwa, dyskutować? A kto to jest wielki bu? Dlaczego miałbym się bać jakiegoś wielkiego bu? Ale co to jest? A dlaczego miałbym się bać? Bo ja, czy ty małpo w dresie może mi wyjaśnić, dlaczego miałbym się bać? To był zbieg okoliczności, że mnie nie było na tym programie. No, był ogólny krajowy strajk rolników. Tak jak tego młodego człowieka przed chwilą próbowałeś zakrzyczeć. Mów, Gangrena, co się stało, że cię tu nie ma. Tłumacz się. Tego się nie da zakrzyczeć. Na baczność, kurwa, i tłumacz się, dlaczego cię nie ma. A do tego kaloryfera to też wrócimy. Jak za chwilę też wrócimy do tego, jak mocno zacząłeś od ochrony, od frajerów. Zacznijmy teraz, przejdziemy na końcu do niejakiego Belmondo, Krzysztofa K., twojego dawnego wspólnika. Skontaktowała się ze mną jego rodzina. Ale to sobie zostawimy na creme de la creme. Ty, ochronko, a propos ochronko. Ale do tego sobie zaraz przejdziemy, więc... Ty, słuchaj, właśnie, dobra. Ostatnio mówiłeś coś o moich nauczycielach. I mówiłeś tam o takim nauczycielu, że rozmawiałeś z nim, że pan... Znasz pana Bogdana Pudlaka? Tak. No bo właśnie znam. Ja już znam tajemnicę. Jeden kurwa problem, debilu, że pan Bogusław Pudlak nie żyje od 2013 roku. I to jest jedyny problem. Ja już znam tajemnicę, ma bliskich pan Bogdan Pudlak. Już teraz nie rozmawiam z panem Pudlakiem, tylko teraz już tak. Stoimy z twoimi tajemnicami Bo ty mówiłeś, że masz ze światami kontakt, tak? Masz ze światami kontakt. Więc kiedy rozmawiałeś z panem Pudlakiem? Pytam się, kurwo, kiedy rozmawiałeś z panem Pudlakiem? Kiedy rozmawiałeś? Tak jak ty próbowałeś mnie z Markiem Szwedowskim. Pytam się, kiedy rozmawiałeś z panem Pudlakiem? Tak jak ty próbowałeś z Markiem Szwedowskim i co? Nie udało się, bo cię chierą prześwietlił. Jaki kurwa Markiem? O co pierdol? To sobie przypomnij. To do tego też się no, pytam się jeszcze raz. Mówiłeś ostatnio, że rozmawiałeś z moim nauczycielem, panem Pudlakiem. Kiedy rozmawiałeś? Żeby podsumować. Człowiek nie żyje z 2013 roku. Kiedy rozmawiałeś? Tak jak zaraziłeś tym jazgotem jeźdźwiaka, którego... Ale morda w kubeł, majciarzu, zajebany, kurwa! Czy ty masz się jeszcze tu, kurwa, czelność odzywać? Morda w kubeł, majciarzu! Żeby podsumować, no, będziesz miał majciarza 9 marca. No dawaj ty, kurwo, czemu cię tu nie ma? Tak. Przyjeżdżaj tutaj. Żeby cię podsumować. Sekwentor chciał tam przyjechał, a ty gdzie jesteś? Henryk Kaszczak, którego tutaj nasyłeś jako moją ofiarę. Henryk Kaszczak to jest ofiara, którą napadałeś. Tak. Ty skurwysynu, i za niego 3 lata siedziałeś. Multirecydyk, no i właśnie sprawa wraca do podobnego rozpatrzenia. No, no to cię teraz, kurwa, na szechy zadzą, kurwa. I też tobie to troszeczkę użyteczny idioto tam wdzięczam. Bo też bardzo mocno podbijałeś tę sprawę. I teraz, żeby podsumować.
Halo, halo. Tak, słyszymy. No słyszymy cię, Majciarz, mów! Nie, cicho, gramy w Króla Ciebie. Aby się zabolało, teraz widzę, ale teraz zabolało, ukułem, ale dopiero zaczyna się, Najmaniku. Belmondo cię pozdrawia. I teraz słuchaj, ale nie ten Belmondo od Rafalai. Nie, nie, żeby nie mylić. Ale do tego zaczynamy dojdziemy. Jakie to są bolki? Żeby, tak, no nie ten Belmondo, nie, Krzysztof K. Belmondo z swojej grupy. No. Żeby podsumować, mówisz jako o mojej ofierze, o sam wymieniłeś to nazwisko. Ja mówię o wielu twoich ofiarach, jakie ofierze? Nie ma żadnych wielu! To jest wiele ofiar! To nie jest jedna ofiara, tylko to jest wiele ofiar, rozumiesz to, debilu? Wiesz, dlaczego ci wyrok odwiesili z 2006? Wiesz, dlaczego ty... Niestety dała wkręcić... Posłuchaj mnie, ty kurwa Majciarzu zajebana! Wiesz, dlaczego ci odwiesili wyrok? Między innymi dzięki takim pożytecznym idiotom jak ty, którzy pomagali podbijać mi ten temat. Dlaczego ci odwieśliwy wyrok? Została przez prokuraturę krajową. Słuchaj, na 2000 nie rozumiesz, dlatego widzisz? Marcin? Dlatego jedyne rozwiązanie to jest program, gdzie ty słuchasz, ja mówię. Ja mówię, ty słuchasz. Bo próbuję zakrzyczeć, jak tego młodego człowieka jedyny program, jaki jest, to jest 9 marca. Panowie. Ja wchodzę do klatki, ty już tam jesteś, ja ci wypierdalam na łeb i cię wynoszę. A za tydzień w poniedziałek mamy konferencję, gdzie będziecie mogli usiąść. Ty to wierzysz? Najman, ja się ciebie serio pytam. Ty to w to wierzysz? A następnie... To Lizaka, który jest twoim głosem. Jest twoim głosem. My bardzo prosimy o usługę. Ja masz szansę. Zapytaj Lizaka, ty żeby mu zabrać... Bardzo apeluję tutaj do personelu medycznego, co trzeba wyrwać. A typować według pana Jacka Morańskiego masz typować? Dobrze, panie Jacku, wracaj kurwa na kroplówkę prasową, a następnie po konferencji...